Słuchacie Radia 7 w Kanadzie. Kalendarium muzyczne 4 marca. Kolejność chronologiczna. 4 marca w 1678 roku urodził się Antonio Vivaldi. Skrzypek i kompozytor muzyki poważnej, jak dzisiaj powiemy, bo wtedy, prawie 350 lat temu, to był mistrz muzyki rozrywkowej. A przy tym duchowny rzymskokatolicki. Vivaldi. Jeden z najwybitniejszych kompozytorów epoki baroku. A w roku 1944 urodził się Bobby Womack, amerykański muzyk solowy, który karierę rozpoczął na początku lat 60. razem ze swoimi braćmi jako Womack Brothers. Ale my słyszymy nagranie duetu Womack and Womack, jakie stworzył brat Bobiego oraz jego, uwaga, bo to skomplikowane, jego była pasierbica, a zarazem córka słynnego Sama Cooka, w którego zespole Bobby Womack zaczynał karierę. Dzięki temu powstał mega hit dyskotekowy Teardrops. W 1947 urodził się Jan Garbarek. Wybitny, bardzo wybitny, saksofonista norweski polskiego pochodzenia. Bo to syn polskiego żołnierza, który osiadł po wojnie w Norwegii i wszedł do pierwszej ligi światowego jazzu, ten nasz Jan Garbarek. W 1948 w Cardiff na Wyspach przychodzi na świat Walijczyk Michael Barrett. Później znany jako rock'n'rollowy gitarzysta i piosenkarz Shaking Stevens. Stevens ciągle występuje, ale głównie w Niemczech i w Rosji, bo te kraje jakoś tak najchętniej organizują koncerty dawnych, zapomnianych idoli. Po Shaking Stevensie rodzi się w 68 roku Patsy Kensit. Czarująca angielska aktorka i piosenkarka, wokalistka zespołu Eight Wonder. Śpiewała słabo, ale wyglądała fajnie. I w zasadzie to chyba jednak bardziej aktorka niż piosenkarka. No bo tak śpiewała. To była góra jej możliwości. Teraz rok 2004. Umiera w Warszawie Jeremi Przybora, poeta i satyryk nadzwyczajny.
Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Współtwórca kabaretu Starszych Panów, wielki na miarę Gałczyńskiego, na którym się wzorował. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. A z tym drugim panem, z Jerzym Wasowskim, poznał się jeszcze w przedwojennym radiu podczas oblężenia Warszawy w 1939 roku, bo był spikerem, który przeczytał angielską wersję pożegnania rozgłośni przed wejściem Niemców do Warszawy. Na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele, piosenka kancona da slit. Trzykrotnie żonaty, Jeremi Przybora należał do PZPR, ale się z niej wypisał jeszcze w 1957 roku. Przepiękny przykład przedwojennej warszawskiej inteligencji, którą wojna, a potem komuna nieomal całkiem zlikwidowała. Zabraknie nam godzin w ciągu tej doby, gdybyśmy zaczęli grać wszystkie piosenki z jego tekstami, więc jeszcze tylko jeden fragment. Na ryby w każdziuteńki wolny dzień, na ryby nad lenigą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać chłód, na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą łyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć. Na ryby, a można i na grzyby. Rok 2007 teraz. Umiera po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 64 lat. Ojciec polskiego bluesa, twórca grup Blackout i Breakout, czyli Tadeusz Nalepa. Niegdyś gość naszego studia. Płyty Breakoutu zaliczane są do najważniejszych osiągnięć polskiego rocka i bluesa. Od roku 1980, czyli już po zakończeniu działalności Breakoutu, Tadeusz Nalepa występował i nagrywał pod własnym nazwiskiem. I przy jednym z takich pysznych jego nagrań zatrzymajmy się chwilkę. Marca w 2019 roku umiera w wieku 49 lat Keith Flint, muzyk i tancerz, wokalista elektronicznej formacji Prodigy. Podobno było to samobójstwo przez powierzenie, jednak oficjalne dochodzenie koronera nie wykluczyło, że mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku. Nie było konkluzji. Na koniec piosenka Człowieka, który będzie doradzał za chwilę młodym dziewczętom ze złamanym sercem. Bo dzisiaj urodziny ma Chris Ria, który to Chris Ria urodził się w 1951 roku w Anglii, ale we włoskiej rodzinie. Jego ojciec miał w okolicy sieć lodziarni, więc Chrisa stać było na kupno pierwszych gitar. I mimo, że był mańkutem, na gitarze nauczył się grać prawą ręką. Jego przeboje odznaczają się niskim, łatwo rozpoznawalnym głosem, który przysporzył mu sławy, choć Chris Ria zawsze powtarzał, narzekał jakby, że wolałby mieć wysoki głos, jak Bono czy jak Sting, bo wokalistą z takimi głosami jest o niebo łatwiej. Jego pierwszy wielki przebój, który odmienił jego życie... Nie, to nie ten. Inny przebój odmienił jego życie, bo przyniósł przełom w karierze. Jest to piosenka, jaką Chris Ria napisał specjalnie dla swojej siostry. Młodszej siostry, która doznała pierwszego w życiu zawodu miłosnego. Chciał ją pocieszyć. To posłuchajmy, jak ją pocieszał. Wygasł ten płomień. Znów jesteś sama.
jak ktoś, jeśli kochał, zranić cię mógł. Wszyscy teraz na czarno. On nie wróci już. Oszczędź sobie łez. Przed tobą całe życie jest. Te męki siedemnastolatki, równie realne jak jej sny. Oszczędź swego płaczu na inny dzień. Głupiaś, gdy myślisz, że na tym koniec. Tylko dlatego, że pożegnałaś się z nim. Głupiaś, gdy myślisz, że na tym koniec i wytłumaczę ci dlaczego. Oczy noworodka zawsze łzawią z bólu po pierwszym spojrzeniu na poranne słońce. Głupiaś, gdy myślisz, że na tym koniec, bo to dopiero początek. Nastolatko z marzeń. Jakże tragiczna scena. Strącił ci koronę i po prostu zbiegł. Pierwszy raz zraniona duma. Więc płakałaś i płakałaś. Oszczędź sobie łez. Przed tobą całe życie jest. Głupiaś, gdy myślisz, że na tym koniec. Tylko dlatego, że pożegnałaś się z nim. Głupiaś, gdy myślisz, że na tym koniec. I powiem ci dlaczego. Ci twoje pierwsze dobre wino. Spędźmy naprawdę miło czas. Zachowaj swój płacz na inny dzień. Być może on już nie nadejdzie. Lecz każdy, kto wcześniej już odcierpiał to, wyśmieje cię i powie. Głupiaś, gdy myślisz, że to już koniec. Tylko dlatego, że rzekłaś żegnaj. Głupiaś, gdy myślisz, że na tym koniec. I powiem ci dlaczego. Oczy noworodka zawsze łzawią z bólu w pierwszym spojrzeniu na poranne słońce. Głupiaś, gdy myślisz, że na tym koniec. Przeciwnie, dopiero się zaczęło.